Cześć, jesteśmy na stanowisku arbuzowym. Dzisiaj kolejne arbuzy pójdą pod nóż. Może jeden, dwa, może więcej, zobaczymy. Jak widzicie, coraz mniej miejsca, gdzie były arbuziaki. Kurczą się, wywaliłem dzisiaj właśnie krzaki, które już pousychały. Większość to maluszki, tam troszeczkę są tutaj pod altaną. Jeszcze z drugiej strony te większe pozostawione jeszcze są, ale będę je teraz obrywał. Te, które są dojrzałe, a które nie, to jeszcze pozostaną. Jest ich sporo. Łącznie dzisiaj naliczyłem wszystkich. Łącznie te najmniejsze były wielkości grejpfruta albo bardzo dużej pomarańczy. To były najmniejsze. Do tych największych łącznie prawie 70 arbuziaków. Różnej wielkości. To co, idziemy? Idziemy na polowanie? No to idziemy. To taki wielki, zostawimy go na później. Kolejne. Podpisywałem podpisy danego arbuziaka, jak się nazywa. Bardzo dobry, fajny arbuz z jednego krzaka. Dwie takie bambaroły. Best z zeszłego roku, najlepsze nasiona wybrałem i z tego właśnie powstały dwie takie fajne sztuki. To takie dwie bambaruły są. Tutaj niby Wilson Congo, jak koleżanka twierdzi, bo nigdy nie miałem tej odmiany, ani jednej, ani drugiej. A druga, która dzisiaj pójdzie do rozkrojenia, to jest mix właśnie Best 2023. Tam była jedna sztuka, a tu jest druga. Ona była najwcześniejsza, więc pójdzie pod topór już dzisiaj. To co, nóż już czeka. Bambaruki są już gotowe. Operacja pępowina. Ten jest fajnie w kształcie jaja. Taki jaj owalny trochę. Chyba, że okrągły. Idziemy i ciachamy. Powinien być gotowy, bo najwcześniejszy. Więc za chwilę go ciachniemy. I już, po bólu. Mięczko dźwignę, chyba szczelnie, lepiej go nie. O, trochę mi waży, panowie. To jest ten pierwszy. Jak wspomniałem, Best z zeszłego roku, najlepsze nasiona zebrałem i na chybił trafił, wylosowałem nasiona z tej właśnie paczki z zeszłego roku. I tak powstała właśnie ta odmiana, nawet nie wiem jak się nazywa. Ze skończenia może być miąższ, bo może być czerwony, różowy, a dobrze może być żółty lub pomarańczowy, więc wielka niewiadoma. Za chwilę się przekonamy. Bambaryła na stanowisku operacyjnym, za chwilę pójdzie pod topór. Zrobiłem mu kąpiel szybką, bo był trochę może w kurzu, w brudzie, więc wiadomo. A jeszcze jedno, zanim go rozkroję, pytanie dla was szybkie. I czekam na błyskawiczną odpowiedź. Jaki jest w środku? Pomarańczowy, żółty, czerwony, różowy, a może biały? Któż to wie? Nawet ja tego nie wiem. Mix. Zobaczymy teraz. Ciekawe co za odmiana. Może Mardar mi podratuje, albo Piotrek Szczepański, albo ktoś inny. Co to może być za odmiana? Mix. Uwaga. Rozkroiłem go. Już wiem. Jestem zaskoczony, ale myślę, że pozytywnie. No to co, nie trzymam was. Kurde, jak to go wziąć, żeby mi nie zleciał. Uwaga, uwaga. Jeszcze chwilę, żółty, żółty. A może i nie. O, 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 o. No nie chcę, no nie chcę. Za Chiny nie chcę. Nie chcę się rozstać ze mną. No dobra, za chwilę cię rozdzielę. Zobacz jaki to jest. Piękny. Dojrzały arbuzior
Jeszcze go nie zważyłem. Oho, to jest zaważony. Nie wiem, czy widzicie. U mnie jest 3,681. 3,68 kg deko. Czyli jak na razie największy. Poprzedni taki owalny miał jakieś 3 kilo. No ten prawie 4. Ale jaki środek. Wow. Barwa wspaniała. Pomarańczowy. Może lekko przestany. Już troszeczkę widzę, ale myślę, że jeszcze jest apetyczny absolutnie. Trzymają go na nasiona. Ale zobaczymy. A jeszcze przypomnę, że tam jest drugi z tego krzaka samego. Z tego samego krzaka jest droga, taka duża bambaruka. Pestki dojrzały. Znowu słońce świeci. Nie wiem, czy zobaczycie odpowiedni kolor. Ale wyglądają przepięknie. Pestki na 100% zostaną zbiorę, żeby były na przyszły sezon. Skórka nie jest zbyt gruba, średnia, powiedziałbym. Zobaczymy, jaka jest słodkość. Spróbujemy. Słodki w skali od 1 do 10. Myślę, że daje 9. Lekko przejrzałem, ale sympatycznie słodki i smakuje mi naprawdę. Chyba z tych wszystkich pomarańczowych, żółtych, to są moje ulubione chyba odmiany. Bo czerwone nie zawsze są słodkie, natomiast te niezawodne, Syberian, Korea, Oriental, czy właśnie ten mix jest fantastyko. Sprzęt wykazał mi równą dyszkę. Nie wiem, czy mi się uda uchwycić, chyba nie. To ciężko wycelować. Dziesiątka równa jest. Myślałem, że będzie deczko więcej, ale nie jest źle. Naprawdę pyszny arbuziak. Słodki. Polecam. Tylko trudno powiedzieć, co polecam, jaką nazwę, bo nie wiem. Jest fantastyczny. No i podejrzewam, że drugi taki sam egzemplarz będzie też już dojrzały. On był trochę później, jakiś tydzień, może półtora, więc będzie trafiony w punkt, jak zbiorę go jeszcze w tym tygodniu. To jest lekko przejrzały, ale mówię wam, naprawdę pyszne. Tu mam jeszcze zebrane inne arbuzioki, mniejsze, bardzo mniejsze i średnie. No, tutaj jest gold to gold, czyli Korea Orienta i inne arbuziory. Trzymajcie się, cześć.